W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wkraczając w kolejny wielki post naszego życia, wchodzimy w czas refleksji i zadumy. W znaku popiołu, jakim za chwilę zostaniemy naznaczeni, przyjmujemy prawdę, że z prochu powstaliśmy i w proch się obracamy. Dzisiaj te słowa wybrzmiewają bardzo dobitnie, ponieważ na naszych oczach widzimy, jak się to dokonuje. Niestety doświadczenie to przychodzi poprzez zniszczenia, jakie niesie ze sobą wojna trwająca już 7 dni. Zapewne w wielu miejscach ludzie nie dotrą do świątyni, lecz to, na co spoglądają, będzie znakiem popiołu, będzie fizycznym doświadczeniem przemijalności. Abyś przyszedł do mnie, ale pomocnik nie słowa, a będzie z Twoją